Witamy Państwa w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy ulicy Freta 16. Przed nami wyjątkowe wydarzenie. Czytanie performatywne sztuki Artura Pałygi pod tytułem Radium Queen. Małe polsko-amerykańskie muzeum wyobraźni. Ja przewodniczka. I ja przewodnik. Witamy Was w naszym maleńkim polsko-amerykańskim Muzeum Wyobraźni. Radium Queen. Radium Queen. Chcemy? Chcemy, chcemy. Pragniemy? Spróbujemy. Będziemy mieli czelność. Poważymy się. Ośmielimy się. Osmalimy. Olśnimy. Stop. Serio. Historia serio. Sprawa jest serio. Historia zderzenia. Zdarzenia. Historia zderzenia słynnej Marii dwojga nazwisk i nobli ze słynnymi Stanami. Stanami słynnie zjednoczonymi. Dawno, dawno temu. Przed chwilą. Przed wojną. Przed 100 lat. Mojej babci jeszcze nie było na świecie. Ale świat już był. Ten świat, który jakoś wtedy się zaczynał, a który właśnie się kończy. Co masz na myśli konkretnie? Ten świat, który zbudowany jest z wiary w powszechny pokój i zgodę narodów. Wojna za wojną, ale wiara trwała. W szklane domy, w dobroczynny i nieustający postęp. W światłość i wszechpotęgę zupełnie bezinteresownej nauki, kierującej się ideałami humanizmu i dobra ludzkości. Potęgę Ameryki, rosnącą, pęczniejącą, imponującą, dynamicznego kraju wolności i praw. Może trochę przesada, może trochę kłamstwo. Wyobraźnia. To nasze maleńkie muzeum wyobraźni. Wyobraźnia to potęga. Maleńkie muzeum potęgi. Sytuacja jest nieco niezręczna, ponieważ nasza... Bohaterka? Maria obojga nazwisk, dwóch nobli, obojga narodów. Nie bardzo sobie ceniła wyobraźnię, w której pracujemy. Taką wyobraźnię. Pakujemy ją w sytuację częściowo lub nawet prawie całościowo jej obcą. Ale czyż nie taka jest rola muzeum, każdego muzeum? Milczące gabloty. Brutalnie wyrwane z kontekstu artefakty. Zastygłe w dziwnych pozach postaci na zdjęciach. Interaktywne sztuczki ku uciesze. Wszystko, co tu się zdarzy. Wszystko, co się zdarzyło. Zależy od potęgi państwa wyobraźni. Którą nieudolnie spróbujemy wzbudzić, za co z góry. I z dołu? W ogóle nie przepraszamy. Jak to miało wyglądać? Na brzegu nowej ziemi. Ziemi raczej jednak niespełnionych obietnic. Kiedy czekają na nią. Patrzą w morze. Pochodnia, którą trzyma statua wolności, za chwilę spotyka się z pochodnią wiedzy. Wolny lud amerykański jest spragniony objawień i cudów ludzkich możliwości. Spragniony lud amerykański głęboko wierzy, że wystarczy bardzo mocno chcieć, a wszystko się stanie. Rozkołysane morze, okręty pragnienia. Polonia w strojach ludowych, dziewczynki z kwiatami, z kolorowymi wstążkami we włosach. Na początek proszę sobie wyobrazić ocean, którego fale zaciekle szturmują amerykański brzeg. Port. Nowy Jork. Tłumy biedoty. Czas prohibicji. Trzeźwi robotnicy w dokach. Wśród których mafia werbuje swoich żołnierzy. Urzędnicy imigracyjni. Manhattan, Harlem, jazz. Proszę sobie wyobrazić chór wpatrzony w fale oceanu. Gdybyśmy nie byli maleńkim muzeum potęgi wyobraźni, postawilibyśmy tutaj chór. A tam ocean. Wielki chór próbujący przekrzyczeć fale oceanu. 500 550-osobowy mieszany chór amerykańskiej Polonii w strojach krakowskich deklamujący chóralnie wzorem najsłynniejszych chórów teatralnych swoje zbiorowe pragnienia. Maleńkie muzeum wyobraźni, potęga wyobraźni. Mówmy chórem, a równo. Chcemy ją pierwsi wypatrzeć. Mamy do tego niezbywalne prawo. Chcemy uszknąć, ucałować szaty i okazać cześć
siebie samych poprzez to, wynosząc oraz uświęcając, że nie tylko robole i nędza, nie tylko ubogie dzielnice, stupid Polish jokes, bo ona jest z nas, jest nasza, jest nami, bo wie, jak to jest bujać się pomiędzy wstydem i dumą, nie pasować, nie rozumieć żartów, nie być przyjętym do grona, pracować i wierzyć. My jesteśmy Mario. Mario, królowo mądrości, wyczekujemy ciebie. Mario, skarbnico wiedzy, teraz i zawsze. Mario, matko najlepsza, przywróć nam wiarę w naukę, nadzieję na jej bezinteresowność, miłość nauki czystej, tak teoretycznej, jak praktycznej. Mario, nauczycielko córek swoich. Daj nam ufność do metod naukowych, eksperymentalnych i sprawdzalnych doświadczalnie. Mario, świątynio pracy ludzkiej. Chroń nas przed od szarlatanów, od znachorów, przesądów, wiedzy jarmarcznej. Mario, orędowniczko rozumu, z bezdennej i żarłocznej paszczy ignorancji i wtórnego analfabetyzmu, wybaw nas. Mario, niezłomna. W karności umysłu i trzeźwości ducha pomóż nam wytrwać. Naukowczyni chwalebna i błogosławiona, mądrością sławiona Maryja. Jej okręt wydaje się maleńki na tym bezkresnym oceanie, ale jest potężny. Dopłyń do nas, Mario! Nie widzę jej. Za duże fale. Nadpływa! Dopłyń do nas, Mario! Nie zdasz się z góry lodową! Patrzę, jak stoją na krawędzi, wpatrując się w czerwień. Słyszę, jak mąż zadowolony, pański, rozgrzany winem, zachęca żonę i gromadkę wystraszonych dzieci. Bliżej, bliżej, stańcie bliżej słońca. Stańcie i patrzcie, nie straćcie. Musiałam go czymś zaniepokoić, bo spytał: Can I help you? Nie ma czegoś takiego jak zachód słońca, chcę powiedzieć. Nie istnieje zachód słońca, bardzo chcę powiedzieć. I nie umiem. Od czasów Kopernika słońce nie zachodzi. Chcę się zaśmiać. To my się oddalamy wraz z obrotem Ziemi, chcę powiedzieć. I nie umiem. Nie mogę. Jego żona patrzy na mnie przestraszona. Jego dzieci patrzą na mnie przestraszone. Potrzebują urojeń. Wszystko mają zbudowane na tych urojeniach. Can I help you? Zasłania mnie pan. I'm sorry. I'm so sorry. Chcę to zapisać, ale zrobiłam tylko lakoniczną notkę, reszta w pamięci. Nasze muzeum przechowuje zniszczone notatki. Nieistniejące zapiski. Szepty. Szumy. Ślady po oddechu. Najbardziej kochamy w muzeach to, czego w nich nie ma. A co zdaje nam się, że czujemy? Zdaje się nam, że przemknęło. Mimdnęło. Westchnęło. Poruszyło się. Oto szafa, do której weszła Maria Skłodowska-Curie. Jesteśmy na Wielkim Okręcie. Gdzieś na środku Atlantyku. Uczona nie przyszła na lunch. Ona w ogóle rzadko wychodzi z kajuty pod pokładem. Nie udziela się towarzysko. A wszyscy wypatrują. Ciekawi. Jak taka uczona będzie chodzić po pokładzie? Jak siada? Jak je? A ona nie chodzi, nie siada, nie je, bo jej nie ma. Mówi, że głowa ją boli. I w ogóle
choroba morska. No, ale lunch? Młoda Amerykanka, mówiąca po francusku. Bonjour. Je m'appelle, nazywam się Ariette Iger. Jestem osobistą tłumaczką Madame Curie. Przewodniczka jako Harriet schodzi po nią. Madame Curie, excusez-moi, mais tout le monde vous attend. Wszyscy czekają. Nikt nie zacznie bez pani. Nie chcę przeszkadzać, mais jeżeli mogę w czymś pomóc, to ja chętnie. Harriet, bardzo źle znoszę morską podróż. Ocean mnie przeraża. O, nie wydaje się pani piękny i kojący? Ponura, monotonna, nieprzyjazna ludziom nieskończoność. Mam zawroty głowy. I nie wiem, czy sobie nie roję, że w szafie pali się światło. Bezsprzecznie w szafie jest światło. Nawet myślę, że dla wygody. I może trochę dla efektu. Ja wiem, że robi się takie rzeczy dla wygody. Ale gdzie jest pstryczek? Obmacałam całą szafkę w środku i na zewnątrz i wszystkie ściany kabiny. Wyjrzałam za drzwi. Gdzieś przecież musi być. Proszę zamknąć szafę. I teraz zgasło? Skąd to wiadomo, skoro nie widać? Nie wiem, no po prostu wiadomo. Otwieram. Wystarczy, że tylko troszeczkę uchylę i jest! Bo zapala się od razu, kiedy się otwiera. A jak to sprawdzić? Nie wiem, jak musiałaby pani wejść do szafy. To dobry pomysł, Harry. Tak zróbmy! Mam panią zamknąć w szafę? Chcę sprawdzić, muszę sprawdzić. To kompletnie absurdalne. Jesteśmy na środku oceanu. Płynę do Ameryki. Pogram radu, który odkryliśmy z Piotrem w starej szopie we Francji. Dlaczego wejście do szafy wydaje ci się absurdalne? Wchodzę! Nie bój się! Zamknij! Zamieściła się pani? Cztery suknie. Nigdy w życiu nie miałam tylu sukni. Po co człowiekowi tyle ubrań? W tej koronkowej odbierałam Nobla, kiedy nie chcieli, żebym przyjeżdżała, bo się źle prowadziłam. Zaletą czarnych sukien jest, że wyglądają tak samo w świetle i bez światła. Czyli zgadza się, zgasło. Więc odpowiedź tkwi w drzwiach. No tak jak mówiłam. Ale w to wierzysz, Harriet, a ja sprawdziłam. Zgrabna, zakończona puentą anegdota. Tyle zostało z tej podróży przez ocean. Oraz list do przyjaciółki we Francji. Ponure morze, ciemne i głośne. Jestem otępiała i przez większość czasu nie wychodzę z kabiny. Moje córki wyglądają na bardzo zadowolone. Pani Melanie robi co może, żeby je oswoić. Jest taka dobra, taka życzliwa. Jak to tylko możliwe. Myślę o błękitnym, łagodnym morzu, które obie tak lubimy i które jest ludziom przyjazne, nie tak jak ten milczący, zimny ocean. W sprzętach zostaje dotyk, czas i to, co zawsze jakoś przenika z człowieka w rzecz, którą trzymał. Na której siedział? Leżał. Patrzył na nią. Szukał w niej oparcia. Zaciskał dłonie na poręczach. I nawet jeśli to tylko urojenie, że coś w tej rzeczy zostało z człowieka. Nie ciało, ale coś, co w tym człowieku było, co spowodowało, że jest on właśnie tym człowiekiem, nie innym. Jakieś promieniowanie. To urojenie również promieniuje. Oto 40 amerykańskich dziennikarzy patrzy na pusty fotel. Miss Melanie! Wielka, wspaniała, dobra Miss Melanie, która namówiła Marię na wyjazd do Ameryki. Patrzy na pusty fotel. Córki Marii. Irena lat 23. I Ewa lat 16. Patrzą na pusty fotel. Harriet,
Tłumaczka. Eger. 29 lat. Absolwentka Uniwersytetu w Grenoble. Patrzę na pusty fotel. Schodzący z pokładu pasażerowie transatlantyku Olympic. Zadowoleni, że nie zdarzyli się z górą lodową. Patrzą na pusty fotel. Stojące na brzegu dziewczynki w strojach ludowych, krakowskich. Słabo mówiące po polsku lub wcale, ale rodzice kazali. Patrzą na pusty fotel. Gdyby wzrok był energią, ten fotel by spłonął. Hello everybody, I'm so happy to be here. Nazywam się Maria, well, Miss Melanie. Jestem dziennikarką pisma dla kobiet The Delineator, na którego łamach publikuję jako Miss William Brown Meloni, ponieważ, jak Państwu wiadomo, kobiety zamężne mogą publikować w prasie wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem męża. Okej. To ja pojechałam do Maria Skłodowskiej-Curie, do Paryża i to ja napisałam. Drzwi się otworzyły i zobaczyłam bladą, nieśmiałą kobietę w czarnej sukni o najsmutniejszej twarzy, na jaką kiedykolwiek patrzyłam. Chociaż pracuję jako dziennikarka od 20 lat, nie potrafiłam zadać jej żadnego pytania. Przeprosiłam, że zabieram jej cenny czas. Dowiedziałam się, że najbardziej na świecie pragnęłabym odrobiny radu, żeby kontynuować badania. To ja zorganizowałam zbiórkę wśród amerykańskich kobiet na gram radu dla jego odkrywczyni. Tak, jest! Maria Skłodowska-Curie przypłynęła tutaj po gram radu. Przypomnę, że kiedy odkryła rad razem z Piotrem, oboje rzekli się z niego praw, oddając recepturę jego pozyskiwania dla dobra ludzkości. For free, bezpłatnie. I przypomnę również, że z tej receptury skorzystały corporation, firmy, fabryki, korporacje pozyskujące rad w celach przemysłowo-handlowych, nierzadko zbijając na tym potężną fortunę. Jako matka, samotnie wychowując dzieci, wyjechała z obiema córkami, Irena i Ewą, i które pragnęły zobaczyć kraj wolny, wyzwolonych ludzi, USA, Stany Zjednoczone. Okej, proszę o pytania. Ten dziennikarz naprawdę o to zapytał? No tak, pytaj. Nie mogę. No może był na coś wściekły, może się pokłócił z żoną. Może miał jeszcze 1000 rzeczy do zrobienia, a tu musiał wpatrywać się w pusty fotel. Ale nie mogę. O, pytaj! Czy mózg kobiety i mózg mężczyzny... Czy mózg kobiety i mózg mężczyzny to samo? Nie rozumiem. Spytam jeszcze raz, powoli i wyraźnie. Czy pani wierzy, że umysły kobiet dorównują umysłom mężczyzn? Nie rozumiem. Niektórzy ludzie są inteligentni bardziej, inni mniej. Oto poręcze fotela, na którym zacisnęła palce z całej siły, do bólu. Nie rozumiem. Dlaczego pan się tak uśmiecha? Chcę powiedzieć. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy panowie uśmiechacie się w ten dziwny sposób. Bardzo chcę powiedzieć. I nie umiem. Różnica jest taka, jak między intelektem łysych, a intelektem owłosionych. Chcę się zaśmiać. Inteligencja nie ma płci, chcę powiedzieć. Nie umiem. Nie mogę.
Patrzą na mnie niepewnie, jak na czarownicę. Cali w urojeniach. Ogromny bukiet róż. Przysłany przez ogrodnika. Przysłany przez wdzięcznego ogrodnika. Wdzięcznego za uleczenie z raka. Radem leczył raka. Wyleczył raka radem. Pierwsza noc w Ameryce. Za oknem Manhattan. Dom Mrs. Melanie na Manhattanie tonie w kwiatach dla Marii. Córki już śpią. Jestem tak tym wszystkim zmęczona, że nie mogę zasnąć. Dopiero początek, pierwszy dzień, pierwsza noc. Skąd tyle kwiatów? O, od wielbicieli? Uśmiecha się Miss Melanie. Trochę jednak patriotycznie dumna. Skąd tyle kwiatów? Od wielbicieli. Nie jestem aktorką. Nie jestem tancerką. Nie jestem gwiazdą. Nie aktorką, nie tancerką, nie gwiazdą. Kimś więcej. Znacznie więcej. Skąd te tłumy? Zewsząd. Cały Nowy Jork czekał. Cała Ameryka. Czego chcą ode mnie? Niczego. Wszystkiego. Wiedzieć, że są blisko, że oddychają tym samym powietrzem, że gdyby ich wzrok przenikał przez ściany, mogliby zobaczyć. A zobaczyć to prawie dotknąć, a dotknąć to prawie przeniknąć i wziąć ze sobą dla siebie. Ale dlaczego? Po co? Żeby co? Dzisiejszy New York Times. Pierwsza strona. Madame Curie plans to end all cancers. Madame Curie planuje kończyć ze wszystkimi rodzajami raka. Mówi, że rad jest absolutnie pewnym lekarstwem, że całkowicie leczy wszystkie rodzaje raka, nawet w jego najbardziej zaawansowanych stadiach. Kłamstwo, urojenie. To jest Ameryka. Ameryka pragnie żyć. Jeśli się da, to wiecznie, a jeśli nie, to przynajmniej dużo dłużej niż inni. Największym wrogiem amerykańskiego stylu życia jest śmierć. Rak zabija masowo. Nie powiedziałam, że rak leczy raka. Nie zaprzeczała pani. Powiedziałam, że może pomóc. Może pomóc, nie działa. Wystarczająco długo jestem dziennikarką. Ludzie nie oddadzą swoich z trudem uciałanych dolarów na gram radu, który może pomóc. Nie jestem farmaceutką. Rad nie jest lekarstwem. Nie lubię wyobraźni. Proszę, żądam, żeby sprostowano. Ściągnięcie do mojego kraju Mary Curie jest i bardzo być może moim największym życiowym dokonaniem. Jestem do obłędu wdzięczna, ale teraz już tu jesteśmy i mogę tylko prosić o zaufanie. Proszę, naprawdę, bardzo proszę wziąć pod rozwagę, że wszystkie amerykańskie firmy, które produkują rad, radowe pastylki, radowe szminki do ust, radowe cukierki, radowy szampon do włosów, aparaty do wdychania radu, radowe nalewki, zegarki na rękę z radowym cyferblatem i wreszcie rad dla przychodni i szpitali mogą zostać zniszczone tym jednym sprostowaniem. A wtedy tysiące ludzi straci pracę. Dziesiątki naukowców wylecą na bruk. Wszystkie te dziewczęta, które wpatrzone w panią zaczęły robić doktoraty, będą wyśmiane i zlekceważone. Czy warto walczyć z wyobraźnią ludzką? To jest kłamstwo. Proszę zaproponować sprostowanie. Okej. Napiszemy tak. Rad nie jest lekiem na wszystkie rodzaje raka. Czy to się zgadza? Przewodnik jako osobisty lekarz, Madame Curie.
Zapach ogromnego bukietu róż wypełnia pokój. Madame Curie, od teraz codziennie przed snem lampka lekarstwa zgodnie z zaleceniami. Good night, Radium Queen. Po co się mówi nieprawda? Bo to użyteczne. Kiedy użyteczność jest na piedestale, prawda jest spychana na daleki plan. Rad jest lekiem na wszystkie rodzaje raka. Duży tytuł na pierwszej stronie. Dzisiaj sprostowanie, drobnym drukiem gdzieś z tyłu. Rad nie jest lekiem na wszystkie rodzaje raka. Co za absurd. O. Ja jestem zmęczona. Jakżeż to wszystko odrywa. Jakżeż dekoncentruje. Nic tak nie męczy jak rozproszenie. Ile energii, ile życia ludzkiego i pracy wkłada się w puste pozory, głosząc zarazem konieczność użyteczności. To talent. Co za absurd. Jestem tym wszystkim bardzo, bardzo zmęczona. Przewodnik, jako przewodnik, zasnęła. Mogę o coś zapytać? No, zupełnie prywatnie. Mogę podzielić się z wątpliwościami, dopóki śpi? Ja nie wiem więcej niż ty. Nie wymążam się. No to chyba przyjemne być kochaną. Być uwielbianą przez ludzi, dla których w końcu uprawia się tę naukę, której się poświęciło życie. Taki sam, to taki sam tłum. Jak ten, który we Francji rzucał w jej stronę obraźliwe słowa, że jest ladacznicą, że jest żydowską dziwką, która chce zniszczyć małżeństwo szanowanego naukowca, pana Langevin. Pana Langevina, tak. Pana Langevin. Pojorunujące doświadczenie chimerycznej i nagłej zmienności opinii ludzkiej. Ale tymczasem budzi się. Krótką noc, krótka noc w zapachu kwiatów i sherry. Good morning, America! Idzie do łazienki, patrzy w lustro i przypomina sobie, że ma 53 lata, że ją boli i że za chwilę ruszy na spotkanie z tłumem kochającym. Kochającym? Kochającym co? Kochającym ją! Tłum kochających wyobraźnię o niej. Oh, obudziła się. Sorry. Jak minęła noc w Ameryce? Spałam. Nareszcie spałam. To lekarstwo, które dał mi wieczorem lekarz, pomogło. To lekarstwo nazywa się alkohol. Konkretnie sherry. Lekarze to przepisują jako lekarstwo na sen? W czasach prohibicji alkohol leczy wszystko, madame. No więc Smith College, który należy do Ligi Najlepszych. No więc miejscowość Northampton. Tłum dziewcząt. Studentek. Jak kiełkująca na pustyni zieleń wyczekuje deszczu, tak one od tygodni przygotowywały się na tę wizytę. 13 maja, piątek. Potęga wyobraźni. A jakie są studentki z Smith College? Rozentuzjazmowane. Krzyczą, płaczą, piszczą, jak na koncercie Beatlesów. Jako matka samotnie wychowująca dzieci przyjechała z obiema córkami, Ireną i Ewą, które pragnęły zobaczyć kraj wolnych, wyzwolonych ludzi. Stany Zjednoczone. Trochę tak, ale spokojniej. Są godności pełne. Są młodymi naukowczyniami i chcą być jak ona. Chcą być Marią Skłodowską-Curie, więc nie mogą piszczeć. Trochę ją obserwują, trochę obgadują. Ale z uwielbieniem. No dobra.
jesteś tłumem studentek, dobra? Pomogę, no. Przewodnik jako studentki. Jest piękna, jest wspaniała. Będziemy jak ona. Ona była jak my. Przewodnik jako studentki. Czemu się nie uśmiecha? Wygląda na chorą. A przecież tyle się radu nawdychała. Podobno ma spalone palce. Podobno całkiem czarne. Widzimy, jej palce są białe jak śmierć. Opuszki palców. Tylko opuszki spalone. Nie widać. Pewnie wyleczyła radem. Właśnie nie ma radu. Po to przyjechała. Bo jej się skończył. Podobno ślepnie. Radowe okulary jej to zaleczą. Podobno ma raka mózgu. Jest zdrowsza od nas wszystkich. Jest zdrowo napromieniowana radem. Najbardziej na świecie. Jest po prostu zmęczona. Uzależniona od promieniowania. Wszystkie francuskie są takie blade. W Paryżu ubierają się na czarno. Ona nie jest francuską. Jest Polką. A, to ten nowy kraj koło Francji? Ona nawet krain umie przywrócić do życia. I teraz lecą przemówienia. Przemawia studentka w bieli. Przewodnik jako studentka w bieli. Droga, wyczekiwana, najwspanialsza, najwybitniejsza z uczonych Madame Curie. Rano mieliśmy w Northampton najprzeraźliwszą ulewę, a teraz się rozpogodziło i wyszło słońce. W ten sposób nawet niebo okazuje, jak bardzo jest radę, że odkrywczyni radu odwiedza Smith College, jedną z 7 najlepszych żeńskich szkół w Ameryce, aby odebrać honorowy tytuł doktora. Doktorki nauk ścisłych. Doktorki nauk ścisłych. Ja może mówię niezdarnie i tak po szkolnemu, gdyż jestem wzruszona, ale proszę wierzyć, że dla nas to naprawdę najważniejsza rzecz. Niech cały ten kraj, cały świat dowie się, że są w Northampton dziewczyny, które chcą być jak Maria Curie. Przewodniczka jako profesor Schintz. Nazywam się profesor Schintz. Opowiem wam o Madame Curie. Pewnego razu do jej pracowni wpada służąca i krzyczy: proszę pani, proszę pani, połknęłam szpilkę. O, nie szkodzi, mam tu drugą, odpowiada Madame Curie. Oto wielka, zaabsorbowana pracą uczona. Jeśli chcecie być jak Madame Curie, miejsce zawsze w zapasie, drugą szpilkę. To taka zabawna historia, że aż szkoda, aż naprawdę żal powiedzieć, że całkiem nieprawdziwa. Chwilę trwa cisza. Zaskoczenie. Zepsuła anegdotę profesorowi. Przecież nie musiała sprostować. Profesorowie uwielbiają takie przecież zupełnie nieszkodliwe anegdoty. Zarzuciła mu publicznie, że mówi nieprawdę. Zmieszał się. To zawstydzające. No właśnie. Dopiero po dłuższej chwili której ze studentek zaczyna klaskać. Dopiero po dłuższej chwili dołącza się druga, potem trzecia, a potem jeszcze trzy. Dlaczego nie mówimy prawdy? Uszyto mi togę z kapą. Dwie studentki ubrały mnie w nią. Dziewczynki w strojach krakowskich przyszły do mnie. Mnóstwo ściętych kwiatów. Podobno niektórzy z was używają radowej pasty do zębów. Przyjechałam tu po gram radu. Może powinnam pozyskać go z pasty do zębów. Próbuję usilnie znaleźć w tej todze z kapą w uroczystości przyznawania doktoratu honoris causa w krakowskich strojach dziewczynek coś poza pozorem, poza urojeniem. Co za absurd. To chciałam powiedzieć. Tak chciałam przemówić, ale nie powiedziałam z tego nic, nawet nie próbowałam. Powiedziałam: w nauce
Nie chodzi o użyteczność. Nie wolno badań naukowych oceniać pod kątem użyteczności. Kiedy pracowaliśmy z Piotrem nad odkryciem radu, ani przez moment nie kierowaliśmy się myślą, że to czemuś służy, że się przyda, że będzie miało praktyczne znaczenie. Nauka prawdziwa może istnieć wyłącznie sama dla siebie. A przy okazji jest szansa, że sprawi pożytek, nawet dobrodziejstwo, powiedziałam i spojrzałam w twarze tych studentek. Tłum młodych kobiet, którym udało się wyrwać z prac domowych, z kuchni, z cerowania, z kieratu kobiecej użyteczności i pożytku, aby zajmować się rzeczami podejrzanymi i nieużytecznymi, wpatrywał się we mnie. Jakbym była upragnionym lądem. Nie. Jakbym była migocącym światełkiem morskiej latarni, a one łódkami na ponurym, ciemnym, zimnym oceanie. Wytrwajcie, powiedziałam. Proszę was, wytrwajcie. Hotel Waldorf Astoria, Nowy Jork. Wchodzą magnificencje, ekscelencje, eminencje, omnipotencje. Około 600 panów pan uczonych. Profesor, dziekan, rektor Columbia University. Mowa powitalna. Niesłabnące oklaski. Pan doktor, główny chemik, dyrektor, badacz. Mowa powitalna. Niesłabnące oklaski. Pan profesor, przewodniczący, chirurg, wybitny specjalista, założyciel, dyrektor. Mowa powitalna, niesłabnące oklaski. Pan profesor, prezes towarzystwa. Mowa powitalna. Niesłabnące oklaski. Pan profesor emeritus, były rektor, prezes, wybitny specjalista. Mowa powitalna. Niesłabnące oklaski. Pięć wspaniałych mów powitalnych, jedna po drugiej. Jego magnificencja, wasza ekscelencja, nasza eminencja, ich omnipotencja. Amplifikacje i ejakulacje. Madame Curie. Dobroczyńcą ludzkości. Madame Curie. Lekarzem świata. Madame Curie. Zapraszamy na uroczysty lunch, na którym każdy z panów uciśnie pani dłoń. Madame. Audytorium. Reprezentanci środowisk. I czarnoskórzy kelnerzy w liberiach. Smacznego. Pan doktor, współzałożyciel, przewodniczący i prezes. Wspaniałe przemówienie. Pan doktor, odkrywca, dyrektor. No, cudowne przemówienie. Pan profesor, pierwszy prezes Nowojorskiej Akademii Wybitne Nauk. Wybitne przemówienie. Pan profesor, szanowny specjalista. Poruszające przemówienie. Pan doktor historii naturalnej ogłasza, że decyzją magnificencji, ekscelencji, eminencji doktorów, dyrektorów, prezesów i przewodniczących Madame Curie obrana została członkiem honorowym elitarnego klubu jako pierwsza i jedyna w tym klubie kobieta. Madame, czy przyjmie pani? A na to pan doktor, wybitny specjalista, mineralolog, ogłasza, że jego elitarny klub podjął decyzję, na mocy której Madame Curie jako jedyna kobieta została obrana członkiem honorowym tegoż klubu. Madame, czy przyjmie pani? Madame Curie położyła fundament. Niesłabnące oklaski. Madame Curie. Niesłabnące oklaski. Niesie ulgę cierpiącej ludzkości. Niesłabnące, niesłabnące, niesłabnące oklaski. Przepraszam. Nie mogę ruszać się ręką. Tej nocy, jak podała prasa, Madame Curie przeszła dwa ataki serca. Jak to dwa ataki? Tak dokładnie podano. Dwa bardzo poważne ataki serca. Tak podano. Niesłabnące oklaski. Nie mogę ruszać ręką. Po prostu mnie boli. Wystarczy dotknąć i boli. Od przyjazdu do Ameryki skupiam się głównie na uściskach dłoni. Setki, tysiące dłoni. Czy ściśnie mocno, czy słabiej? Czy będzie potrząsać, czy tylko pogłaszczę? Czy będzie trzymać długo i będę musiała się wyrwać, czy tylko potrąci dłonią o dłoń? Najgorsi są ci, którzy uważają, że uściskiem dłoni przekażą mi swój szacunek i miłość. Bo trzymają długo, mocno i boleśnie, patrząc mi przy tym w twarz. Zagryzam usta z bólu i widzę zawód w ich oczach. Uczona okazała grymas zniecierpliwienia,
a prawdą jest ból. Poparzone palce smaruję maścią, którą przepisał mi lekarz, ale ta maść zostaje na tysiącach dłoni. My God, but maybe założymy ten blank. Nie jest złamana, nie jest zwichnięta, po prostu boli. Kiedy bolały mnie palce od poparzeń, kiedy bolały mnie ramiona od mieszania w kotłach, kiedy bolały mnie piersi od karmienia, wiedziałam, że to czemuś służy, że ma sens. A ten ból jest bez sensu. Niczego nie buduje, niczego nie tworzy. Jest pustą formalnością. Nieznaczącym gestem zwielokrotnionym do absurdu. Życie publiczne składa się z tych gestów. Nie można nie ściskać dłoni. To jakby nie mówić hello, dzień dobry. Nie podawanie dłoni do uściski byłoby odebrane jako arogancja. Nieprawda, to nie jest żadna arogancja. Subiektywnie nieprawda, obiektywnie fakt. Odpadnie mi ręka. Temblak jako jedyny daje pewność, że nikt jej nie dotknie. Zaaranżujemy zwichnięcie dłoni. Ale to kłamstwo. Nieprawda, że kłamstwo. Ani nie chodzi nam o to, żeby kogoś nabrać, ani też nikt w to nie uwierzy. Wszyscy się domyślą, że to atrapa. Więc po co pozory? Bo dzięki temu nikt się nie poczuje urażonej. Nie rozumiem tego. Rozumiem teorię Einsteina. Rozumiem fizykę kwantową Plancka. Rozumiem, jak powstał Wszechświat i z pewnym powodzeniem staram się zrozumieć, jaką pełni w nim rolę radioaktywność. Ale tego nie rozumiem wcale. Dlaczego urojone zwichnięcie dłoni, o którym wszyscy wiedzą, że jest urojone, i temblak jako zbędny rekwizyt miałby cokolwiek załatwić? To jak z religią. To, co się wyznaje prywatnie, nie ma żadnego znaczenia. Liczą się tylko obrzędy wykonywane publicznie. Przerwa na reklamę! W amerykańskiej podróży nie powinno zabraknąć przerwy na reklamę. Nie tylko radarowe perfumy. Radowe kosmetyki. Radowa maść do ciała. Ale radowy zegarek to jest to. Ze świecącymi w ciemności cyferkami godzin. Albowiem godzin odbieramy radem. Ten właśnie zegarek najlepiej oddaje charakter naszej wystawy. Możemy cofnąć świecącą wskazówkę. Możemy ją ustawić w dowolnym punkcie i puścić mechanizm naprzód, znowu nieruchomić i przestawić ponownie w przód lub w tył. Nasze muzeum jest jak zegarek ze wskazówkami, cyframi, pokrętłem. Ale ten zegarek to wyjątkowy zegarek. United States Radium Corporation stawia na... kobiety. Tysiące kobiet w korporacyjnych fabrykach malują tysiące tarcz zegarków dla państwa. Praca jest lekka oraz dobrze płatna. Dzięki odkryciom i pracy cudownej Madame Curie, życie tych kobiet uległo poprawie. Do malowania zegarków używamy specjalnie pędzelków, które nasze panie maczają w farbie z dodatkiem radu. Dla przyspieszenia pracy zasychające pędzelki pracownice zwilżają w ustach. Niestety coraz więcej z nich, jak się okazuje, kiepsko się prowadzi. Że prowadzenie się kobiet jest plagą naszych zbyt swobodnych czasów oraz utrudnia nam produkcję. Kolejne pracownice fabryk radowych zegarków wykazują naprawdę paskudne objawy braku obyczajności. Wypadające zęby. Kruszące się żuchwy. Nieustający ból głowy. Zniekształcone twarze. Łamliwość kości. Niegojące się bolesne rany. Martwica. Zgon. Oto skutki grzechu. Pamiętajcie o tym, sprawdzając godzinę. Koniec reklamy. Córki Marii. Są z nią... cały czas. Przewodnik jako córka Irena. Irena, lat 23. Właśnie powiedzieli, że to największe zgromadzenie wykształconych kobiet w historii świata. Przewodniczka jako córka Ewa. Ewa, lat 16. Mamo, w Carnegie Hall. Oklaskuje cię 3500 kobiet. Właśnie powiedzieli, że to największe zgromadzenie wykształconych kobiet w historii świata. Mówią, że jesteś dowodem, że kobieta może wykonywać najtrudniejsze prace intelektualne, będąc żoną i matką. Mówią o prawach. Przez ciebie, dzięki tobie, niesprawiedliwe prawa zmienią się na sprawiedliwe. Mówią o pokoju na świecie,
o rozbrojeniu, że muszą tego dokonać kobiety. Przez ciebie, dzięki tobie. Wręczyły ci te róże. One nazywają się American Beauty. No musisz coś powiedzieć. Co ja mam powiedzieć? Co ja mam jeszcze powiedzieć? O wojnie. O tym, jak zrobić, żeby wojny nie było. O kobietach. One na to czekają. Wojny są skutkiem urojeń. Jeżeli kobiety chcą zakończyć wojny, muszą zakończyć urojenia, pozory, głupstwa, maskarady. Być może właśnie kobiety są szczególnie predestynowane do tego, aby się wyzbyć urojeń. Chyba tak. Chyba to chcę powiedzieć. Nie wiem. Przewodnik jako przewodnik. Przy pomocy specjalnej aparatury pomiarowo-rejestrującej nasze muzeum, które jest też laboratorium naukowym, może odtworzyć rozmowy pomiędzy Madame Curie a Madame Grace Coolidge, żoną wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydentowa Coolidge bardzo grzeczna. Bardzo chciała tu przyjść. Chciała ją poznać. Wreszcie jakaś realna korzyść z tego, że jest się żoną wiceprezydenta, powiedziała mężowi wychodząc. Była nauczycielką niesłyszących dzieci. Dobrze się czuje w ciszy. Przewodniczka jako Grace Coolidge. Coolidge. Madame Curie? Przewodnik jako przewodnik. To padło jeszcze w ciszy. Cisza się jeszcze nie zorientowała, że to już. Madame Curie, oto jest akt przekazania 1 grama radu, który otrzyma pani podczas uroczystości w Białym Domu. Proszę przejrzeć i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Przepraszam, a tu jest błąd. W akcie darowizny? Proszę pokazać, w którym miejscu? O, tu. Beneficjent. To nie jest rad dla mnie. Przyjechała pani odebrać gram radu. Amerykanki złożyły się na gram radu dla pani. Prezydent Stanów Zjednoczonych wręczy pani gram radu przeznaczony specjalnie dla pani, madame. Wszyscy powinni być zadowoleni. Wszystko powinno być w porządku. Wszystko powinno być dobrze. Wszyscy mają najlepsze intencje. Ale coś z czymś się tu zderza. Ja go tylko przewożę. To jest rad dla Instytutu Radowego w Paryżu. My go dajemy dla pani, a pani z nim zrobi co zechce. Ale ja się nie zgadzam. Proszę wpisać, że to jest darowizna dla Instytutu w Paryżu. Przecież nie mogą się o to pokłócić. Grace stara się być spokojna i opanowana. Te wszystkie kobiety składały się na rad dla pani, nie dla Instytutu. Pani, jako właścicielce, wolno będzie przecież wszystko. Może pani przekazać rad Instytutowi. Ale ja nie chcę zostać właścicielką. Ja nie skonstruowałam radu, ani go nie wymyśliłam. Ja go z Piotrem odkryłam. Uważa pani, że gdybym odkryła tlen, powinnam zostać właścicielką powietrza? Gdyby odkryła pani sposób pozyskiwania powietrza i gdyby ktoś z niego korzystał, miałaby pani prawo do zysków z jego produkcji, gdyby oczywiście dopełniła pani formalności. Gdyby człowiek, który jako pierwszy rozpalił ognisko, został wyłącznym właścicielem ognia, cywilizacja by nie zaistniała. Ogień narasta w Grace. Wybucha w niej, eksploduje mnóstwo argumentów, ale próbuje... Chcę obrócić w żart. Jestem pewna, że gdyby ten człowiek był Amerykaninem, zrobiłby kampanię promocyjną ognia i błyskawicznie rozpowszechniłby jego życie na cały świat. To
W Ameryce robi się interesy. To kraj kupców. Cisza. Cisza. Świat pękł. Ale nie wiadomo, który. Tak. Zróbmy tak. Wykreślimy słowo własność. Dostanie pani rad do dyspozycji. Cisza, cisza. Będzie pani jego dysponentką, która zadysponuje nim wedle uznania. Cisza, cisza, cisza. Przewodnik jako przewodnik. Nasze eksperymentalne muzeum pozwala istnieć rzeczom, którym rzeczywistość nie pozwoliła zaistnieć, a które przecież powinny być. Jak sobie wyobrazić ważne amerykańskie wydarzenie publiczne bez dziennikarzy, którzy je komentują na żywo? Głos zabiera prezydent. Halo, halo. Głos zabiera prezydent. Prezydent imperium wyobraźni i nadziei. Prezydent kraju kupców. Prezydent Stanów zaprawdę zjednoczonych. Nazywa się Harding i jest twardy. Przewodnik jako prezydent Harding. Składam u twoich stóp, madame, nasz dar, naszą miłość. Dołączamy do niej dowód naszej wiary w wyższość nauki. Całe pokolenia czciły kobiety szlachetne, bezinteresownie poświęcające się żony i oddane swoim dzieciom matki. Zapał, ambicja, kariera, dzięki którym osiągnęłaś, madam, nieśmiertelność, nie przeszkodziły ci być taką właśnie godną czci kobietą i wykonywać tych wszystkich zwykłych rzeczy, które składają się na los kobiety. W ten sposób, wypełniając oczekiwania starego świata i nie burząc go, wkroczyłaś w nowy. Chcemy tam wejść z tobą. Za tobą. Chcemy tam wejść wszyscy. Każdy człowiek, który żyje w społeczeństwie, jest jak atom radu. Promieniuje energią, którą go ktoś obdarzy. Ktoś inny przyjmie tę energię od niego i napromieniowany przekaże ją następnemu. Ten proces trzyma społeczeństwo w jedności i w wspólnym rozwoju. Dzięki temu razem przekroczymy próg światów, zmierzając za tobą. Chcę powiedzieć, ale nie mówię, że Harding się myli. Chcę powiedzieć, ale nie mówię, że dopasowuje naukę do swoich politycznych potrzeb. Chcę powiedzieć, ale nie mówię, że wbija ją w ciasne ramki politycznych przekonań. Rad nie oddaje żadnej energii, którą przyjął. Rad promieniuje sam z siebie. Jeżeli człowiek jest jak atom radu, to nie potrzebuje społeczeństwa. Energię ma w sobie. Pradawną. Skądś. Ze środka. Ze środka wszechświata. Niepokojący i dziwny jest ten rozdźwięk. To niezrozumienie. To kłamstwo, chcę powiedzieć, ale milczę. Prezydent podchodzi do uczonej, trzymając w ręku złoty kluczyk i przekazuje jej ten kluczyk. Podchodzą razem do stolika. Na stoliku szkatułka z mahoniu, ozdobiona wstęgą. Kluczyk otwiera szkatułkę. W szkatułce stalowy cylinder w pokrytym ołowiem cylindrze tubka. I teraz jest najlepsze. W tubce nie ma nic. Aplauz! Aplauz! A już na pewno nie ma w niej radu. To atrapa. Rad ma być dostarczony na statek powrotny. Cała ta uroczystość jest atrapą, pozorem, wielkim udawaniem odegranym, spektaklem, cyrkową sztuczką. Aplauz! 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 I love you so much, my American friends. Mówię to. Mówię to do wpatrzonego we mnie tłumu, kiedy odbieram klucz do pustej skrzynki.
I love you so much. Skromna, konkretna, nielubiąca uniesień, niepodpadająca się publicznym emocjom Europejka. Kocham was bardzo, moi amerykańscy przyjaciele. Proszę państwa, nauka stała się Amerykanką. Niesłabnące, niesłabnące, niesłabnące oklaski! I widziałam kanion. Wielki kanion Colorado. Stałam nad największą na świecie przepaścią i patrzyłam w dół. I słyszałam ciszę, największą na świecie ciszę z tej przepaści. Wielką, promieniującą na cały świat ciszę. I widziałam warstwy na skałach, warstwy epok. Wyraźnie je widać. Wszystkie minione światy, które wypełniają ciszę Wielkiego Kanionu i linie katastrof odciśnięte w głazach. I naszą linię u szczytów kanionu. Naszą ludzką linię ponad niezmierzoną ciszą wszystkich poprzednich światów. I zjechałam w dół. Na cierpliwych mułach zjechałyśmy w dół. Na samo dno ciszy. Na dnie płynie rzeka. Zmoczyłam stopy w rzece, która płynie na samym dnie ciszy. I wróciłam z powrotem w górę, na górę, ponad ludzką linię, do ludzi czekających na mnie. A potem, kiedy jechaliśmy nad wodospadem Niagara, kawalkada aut jechała za nami. Sznury aut pełnych ludzi, którzy stanęli ze mną przed wodospadem Niagara. Największy na świecie hałas, gigantyczny szum, wielkiej, spadającej rzeki. Możesz śpiewać, krzyczeć, mówić co chcesz, perorować, opowiadać, gadać, śmiać się, płakać, jeszcze i lamentować, piszczeć, drzeć się, ryczeć razem z całym tym tłumem, ze wszystkimi ludźmi, którzy stoją tam, patrzą na mnie i mówią coś do mnie i krzyczą, proszą, płaczą, błagają mnie o coś totalnie, absolutnie totalnie, zagłuszeni przez wodę, która płynie, paruje pod wpływem słonecznym.